wzorowe wykonywanie zadań batalion otrzymywał różne i ważne, liczne wyróżnienia i nagrody. Od ponad 20 lat batalion dowodzenia aktywnie wspiera działalność gminy Szprotawa. Doceniając te wszystkie działania jednostki, chciałbym dzisiaj w imieniu Szprotawian wyrazić naszą wdzięczność po raz kolejny. Nasz batalion obchodzi dzisiejsze święto po raz 73. Praktycznie rzecz biorąc, jest to dla nas tym bardziej ważne, że obchodzimy to nasze święto w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, gdzie również pełnimy tutaj służbę poza granicami kraju. To się również wpisuje w nasze działania. Dziedziczymy tradycję batalionu łączności dywizji generała Stanisława Maczka. I to jest dla nas najwyższy priorytet, żeby pamiętać o tych wszystkich, którzy przed nami pełnili służbę, walczyli, przelewali krew, a my dzisiaj musimy pamiętać o tym i swoją postawą żołnierską kontynuować ich zaszczytne tradycje. Świętowanie 73. rocznicy powstania 11. Batalionu Dowodzenia w tym roku właśnie w Szprotawie. To w 95. roku Szprotawa ufundowała sztandar dla tego batalionu i dlatego poprosiłem pana pułkownika, żeby zorganizować w tym roku tutaj u nas uroczystości. No, dopisała publiczność, dopisała pogoda i z tego miejsca wszystkim, którzy zaangażowali się, żeby tu w Szprotawie to zrealizować, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim żołnierzom, oficerom, podoficerom 11. Batalionu Dowodzenia, ale nie tylko. Wojsko Polskie to jest coś, co trzeba pamiętać. Piękna historia przeszłości, ale przed nami, mam nadzieję, pokojowa przyszłość.